Witajcie moi drodzy, dzisiaj widzimy się przy 35 numerze naszej kolekcji Ferrari Transporter od Fizzy Publishing. No i dziś mamy części, zestaw wskaźników, kierownica i pedały. Widzimy sporo drobnych elementów, tak nam się to prezentuje, zaraz otworzę i zobaczymy ile punktów mamy montażowych i coś nam tu zawierają części. Gazetka zawiera punktów 20, 19 montażowych i ten 20 taki, który prezentuje nam efekt naszych prac. Że jeszcze otworzę tutaj nasz blister, zobaczymy, rzucimy okiem na części i zaczniemy ich montaż. W ten sposób prezentują się nasze części, elementy plastikowe. O, tutaj mam kierownicę. Także drobniutkie części, dosyć sporo. Więc nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was na obejrzenie relacji z montażu tychże części naszej kolekcji Ferrari Transporter od Fizzy Publishing.
W ten oto sposób wygląda nasz tutaj efekt pracy. W tym numerze 35. Troszkę tutaj części mieliśmy. Już widzimy, kabina nabiera kształtów. Tutaj wnętrze mamy, nie wiem, ale chyba prawie gotowe. W tym numerze zmontowaliśmy tutaj układ kierowniczy, deskę górę i dół, plus pedały, hamulca gazu i sprzęgła, zestaw wskaźników, tutaj te rączki, tutaj użyłem ciutkie kleju, bo one mi tu wychodziły, więc no troszkę się wspomogłem klejem, żeby to było stabilnie, a tak ogólnie fajnie części tutaj pasują. Przykręciliśmy również tutaj płytę kabiny, tutaj razem z tymi błotnikami. Aha, jeszcze zapomniałem też układ kierowniczy. O, tutaj z wałem i krzyżakiem. No i tą płytę silnika, tutaj tą dolną. Także efekt prac po tym numerze naprawdę tutaj mamy dosyć ciekawy. Bardzo fajnie to wygląda. Części fajne. Nie było problemu żadnego tutaj z ich zamontowany. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego 35. odcinka kolekcji naszej Ferrari Transporter. Tutaj montujemy Iveco, niedługo zaczniemy też montować przyczepę, no naczepę do niego. Także dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i pozdrawiam. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. Cześć!